o korekcie, która się dokonuje w naszym życiu no w kontekście tego wszystkiego, co na nas spada, z czym się spotykamy. I druga rzecz, y, odpowiedzi na pytania z ubiegłej środy, które pojawiły się pod filmikiem Strategia Diapła. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Przychodzimy dziś, Panie, do Ciebie jako do Boga, który nieustannie ma dla nas... Swoje łaski. I nigdy nie męczysz się miłowaniem nas, bo jesteś Bogiem zatroskanym o nasze życie. Bogiem, który pragnie dawać nam niebo. U świętego Alfonsa Liguori czytamy: Największym cierpieniem dusz świętych w czyściu jest pragnienie Boga którego jeszcze nie mają. To cierpienie szczególnie będzie dręczyć te dusze, które mało za życia pragnęły raju. Panie, wzbudź w nas pragnienie, jeszcze większe pragnienie raju. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, kolejny dzień naszego życia. Te słowa, które dzisiaj odczytałem z księgi proka Izajasza tak bardzo mnie się łączą z winnym krzewem, i z tym, co Pan jest powiedział, każdą latorośl, która we mnie przynosi owoc, ojciec oczyszcza, a każdą, która nie przynosi, odcina. Oczyszczenie i odcięcie. Dwie rzeczywistości. No i tutaj Izajasz jasno mówi, Ty równasz. Prawą drogę sprawiedliwego. Równanie prawej drogi, no wydawałoby się, czy jest tak bardzo konieczne i potrzebne? No to <laughs> pytanie właściwie jest bardzo podobne do pytania, czy trzeba oczyszczać tego, kto przynosi owoce. Jezus pokazuje nam, że tak. Oczyszczenie jest czymś bardzo ważnym i jednocześnie bardzo trudnym. Dlaczego? Dlatego, że koryguje błędy, prostuje nas, no, czyni z nas tak naprawdę miejsce, w którym doświadczamy pewnego napięcia, mówię to bardzo celowo, czyni w nas. Zobaczcie, co musiał przeżyć Piotr wychodząc z Łodzi, kiedy dokonywało się jego oczyszczenie. A to jest jeden z wielu momentów w Ewangelii. Co musieli, czego musieli doświadczać apostołowie w różnych momentach. Jest to świetnie pokazane w różnych odsłonach na filmie The Chosen, gdy apostołowie mają najróżniejsze swoje pomysły. Na poziomie czego? Na poziomie rozwiązań, które oni chcieliby zastosować sami z siebie w określonych sytuacjach i w których to Jezus przychodzi i ich koryguje. No, pamiętamy tę sytuację, kiedy postanowili i, i przyszli do Jezusa poprosić o błogosławieństwo, żeby na Samarię spadł ogień. Jezus oczywiście chciał ognia, ale nie tego, którego chcieli oni. To znaczy, chciał ognia Ducha Świętego i pokazywał, że ten ogień się po prostu, ten ogień stąpi z nieba i po prostu wypali to wszystko, co jest, co jest do wypalenia, tak byśmy powiedzieli, co jest do przemiany. Moi drodzy, czy oczyszczenie jest przyjemne? No nie. Dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, że to jest, to jest doświadczenie, które uczy nas pokory, które uczy nas zaufania, które doprowadza na różnych poziomach do tego, że musimy się skonfrontować z pewnymi naszymi oczekiwaniami. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, w której... Poszedłem miałem, miałem to był 1996 rok, jak to brzmi. Poszedłem do księdza rektora, bo na modlitwie, na modlitwie miałem takie doświadczenie, że mam iść i poprosić o wyjazd do Afryki. O rany, dostałem zaproszenie od od takiego stowarzyszenia misyjnego żeby tam trochę popracować więc na modlitwie przemyślałem to wszystko przemodliłem i byłem przekonany, że Pan jest w mnie po prostu zwyczajnie posyła do mojego rektora bo na początku w ogóle e, moich studiów seminaryjnych no i rektor mówi, ale braciszku no teraz mamy studia, kiedyś sobie pojedziesz do Afryki teraz nie udzielam Ci błogosławieństwa na to e, wróciłem do Pana Jezusa i byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany, dlatego że dochodziło do mnie takie, takie myślenie kurcze. No, przecież ja naprawdę w zaufaniu poszedłem do tego dyrektora. Przecież ja wierzyłem, że to Pan Jezus mnie tam posyła. Czy ja nie umiem słuchać? Wtedy postawiłem Panu Jezusowi takie konkretne pytanie. I pierwsza rzecz, jaka mnie troszeczkę zszokowała, to była taka, że na modlitwie miałem doświadczenie, że Jezusowi jest bardzo miło, wiem, że to nawet dziwnie brzmi, że, że on się bardzo cieszy z tego, że ja podjąłem to, żeby pójść i poddać to pod rozeznanie, niezależnie od decyzji rektora. Że on mi wręcz dziękuję za to, że ja zrobiłem ten krok. No, ja zrobiłem z siebie głupca. Musiałem, że tak powiem, porzucić swoje wygodne miejsce w ławce, żeby nie powiedzieć wygodne miejsce... W kanapie, bo, bo, bo byłem przecież na adoracji i z tej adoracji poszedłem do, do, do księdza rektora, ale miałem niesamowite doświadczenie, wiecie, wtedy takiego, no właśnie, takiego posłuszeństwa Jezusowi, by przyjąć to, co zadecyduje mój, mój kompetentny przełożony. Oczyszczenie w żadnej sytuacji nie jest, nie jest łatwe, nie jest miłe, nie jest przyjemne, tak byśmy powiedzieli, ale kiedy poczytamy mistyków i świętych, to oni mieli, wiecie, taką niesamowitą cechę, chcieli się temu poddawać i mało tego, byli gotowi do korekty. Można powiedzieć, że to jest jakiś znak pokory, być gotowym do korekty. I bardzo mnie, słuchajcie, cieszy to, że pod tym filmikiem o strategii diabła z ubiegłego tygodnia, właśnie z środy, no pojawiły się pytania właśnie wobec tej korekty. Nie na zasadzie narzucania czegoś, że tak musi być i koniec, tylko z jednej strony dzielenie się tym, jak ktoś uważa w kontekście tych naszych. Odkryć dotyczących różnych spraw z życia duchowego, a z drugiej strony tam, ja przynajmniej tak to odebrałem, są bardzo pokorne, konkretne pytania. Kilka zacytuję. Na przykład pani Bożena Abramowicz napisała, czy książki Augustyna Polanowskiego należy wyrzucić wszystkie? No, oczywiście, ja dałem komentarz i odpowiedź, że ojciec Augustyn, kiedy jeszcze mieścił się w nauczaniu Kościoła. No, przecież te książki absolutnie y, były jednymi z najlepszych książek do duchowości, do życia duchowego. Natomiast kiedy zaczął odbiegać, kiedy zaczął y, no, to, co mówi nam ojciec Witlądowski, y, pokazując jego błędy i jego przekłamania, y, wobec, szczególnie wobec papieża Franciszka, no to wtedy po co takie książki y, czytać? Czy na przykład inne pytanie. Spowiednik powiedział mi, żebym przestał kłaść ręce na chorych i tak się modliło o uzdrowienie, ponieważ zły duch, który może być w tej osobie, będzie mnie kusił, czy jakoś tak, zamiast tego, żebym pomodlił się wstawienniczo, na przykład trzymając rękę, kogoś za rękę. No znowu, czy... My chcemy podważać jakiś autorytet spowiednika. Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat spowiednik nie zacytował tego dokumentu, którym my się posługujemy. Chrzest w Duchu Świętym, strona 77 i tekst kościoła który tej komisji doktrynalnej, który mówi, że świeccy mogą kłaść rękę na głowę i nie ma tutaj żadnej, żadnej obawy. Tak mówi oficjalne nauczanie. Kościoła. Ktoś powie: To, to co ja mam zrobić? Jeżeli spowiednik twój ci nie pozwoli, powiedz mu o tym, jakie jest to oficjalne nauczanie kościoła, ale nie będzie niczym złym, kiedy go posłuchasz, zwyczajnie. Skoro on nie w jakiś sposób jeszcze do tego, na przykład, dokumentu nie dotarł, to jest taki stosunkowo młody dokument sprzed 10 lat wyjaśniający tę sprawę. Czy jeszcze inna kwestia. Błogosławić można zawsze i każdego, ale ręce można kłaść tylko ojciec i matka na swoje dzieci, mąż i żona na siebie wzajem. W innych sytuacjach jest to gest zarezerwowany dla biskupów, kapłanów, ponieważ niesie on sobie samego Boga przez moc sakramentu kapłaństwa. W trakcie święceń kapłańskich biskup nakłada ręce na przyszłego kapłana, także każdym rycie inicjacyjnym dokonuje się nałożenie rąk. Półsławieństwo kapłańskie ma wielką moc, nawet anioł z nieba nie ma takiej mocy i tutaj ktoś zacytował dokładnie Mateusz Cholewa, księdza Piotra Glasa. I znowu moi drodzy to co jest jakimś przemyśleniem księdza Piotra Glasa szanujemy, przyjmujemy, natomiast nie jest to znowu, jeszcze raz to powtórzę, nauczaniem kościoła katolickiego. Ktoś powie, to ksiądz Glas Chcę ksiądz powiedzieć, że nie naucza zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Ja chcę tylko powiedzieć to, że ten dokument, który już dzisiaj tutaj cytowaliśmy, mówi zupełnie odwrotnie. No i prawdopodobnie ksiądz Piotr Glas nie dał swoich książek do recenzji jakichś profesorów, tylko podzielił się swoimi refleksjami i dlatego w tych kilku miejscach jest to niespójne z nauczaniem Kościoła, dlatego że może tego nie wyłapał. No, nie podejrzewam, zakładam dobrą wolę u księdza Piotra Glasa, zakładam to, że on chce prowadzić ludzi do Pana Boga, chce ludziom pokazywać działanie łaski, działanie Pana Jezusa, jednocześnie przestrzegać przed złem. Tak podchodzę do nie wiem, działalności księdza Piotra Glasa, natomiast nie możemy... Z, y, na przykład autorytetu księdza Glasa, czy też jego przemyśleń, czy jego jakiejś sugestii, y, stawiać ponad nauczaniem kościoła, oficjalnym nauczaniem kościoła, dlatego że no, wtedy nam się zrobi miszmasz. Tak jak moich oficjalnych y, wypowiedzi nie możecie stawiać ponad nauczaniem kościoła. Y, wiem, że ktoś powie, mówi ksiądz wbrew sobie. Tak, trochę tak. Bo na przykład gdybym zaczął prowadzić, w cudzym słowie, wojnę o, o tatuaże, na przykład, no to wiele osób będzie mi argumentowało, że przecież nie ma oficjalnego nauczania Kościoła dotyczącego tatuaży. Tak jak i innych rzeczy. I to jest zgoda. Nie ma oficjalnego nauczania Kościoła. Zresztą o tym mówiłem w jednym z filmików. Które może też dodatkowo podepnę pod, pod tym dzisiejszym materiałem. Natomiast ja to mówiłem w dziesiątkach rekolekcji, to jest moje osobiste doświadczenie w kontekście, w kontekście par posiadających potomstwa, które błogosławiłem przecinając te wszelkie więzy zła, jeżeli mają one konsekwencje wynikające z tatuowania swojego ciała. Być może jestem w tym w jakiś sposób Zafiksowany, być może tak jest. To, to, to jest moje doświadczenie. Więc nauczanie kościoła, nauczanie kościoła, nauczanie kościoła jest najświetniejszą korektą, jest najlepszym odniesieniem. Jest też, słuchajcie, dla nas pomocą w oczyszczeniu, w takim prostowaniu, jak powiedział, i Izajasz, naszych, naszych dróg. No, ktoś może po prostu zwyczajnie i tak to odrzucać i na to już nie mamy wpływu. Tak jak, dość zabawna sytuacja, bo w, w wielu księży, którzy występują w koszulach pod koloratkę, czy też w marynarkach, są traktowani jako księża gorsi od tych, którzy występują w sutannie. No, i to, to ja mam tylko dlatego, że ktoś ma takie myślenie zakładać celowo sutanę, tylko dlatego, że on nie dorósł do tego, co mówi Kościół, że ksiądz, jeżeli ma znak rozpoznawalny, czyli, czyli koszulę z koloratką, występując w mediach, czy też koszulę marynarkę, jest to tak samo ważne, jakby występował w sutanie. To jest jego subiektywny pogląd, ale to też ciekawa sprawa, bo e, e, usłyszałem taką, tak, taki, taki tekst dotyczący właśnie koszuli pod koloradkę e, osoby, która mnie się czepiła, a na już ojca księdza Dariusza Oko, się nie czepiła w jego występie. To, to jest też zabawne w kontekście tego, co teraz wam, zam, wam mówię. No bo to profesor. No nie, no w ogóle już nie o to chodzi. Dobra. Zapamiętajmy to, co jest istotne. Jeżeli faktycznie chcę wzrastać, muszę coraz bardziej, coraz bardziej poddawać się pod oczyszczenie, pod korektę. To się dokonuje przez dialog, przez rozmowę, przez to, że chcę weryfikować swoje postępowanie, że jestem gotowy w ogóle do tego dialogu, że chcę wsłuchać się w te argumenty po drugiej stronie. No właśnie, jak, jak uczy nas Syrach, te dobre mam przyjąć, a te złe zwyczajnie odrzucić. Wszystkich mam wysłuchać oczywiście na. W miarę możliwości, no bo jeżeli przychodzi do mnie 10 tysięcy maili, no to nic innego bym nie, nie robił, jak tylko czytał maile i, i, i nic więcej nie robił. No, no, no nie tak, nie. Niech Was błogosławi, broni, prowadzi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy, żeby te zasięgi rosły. Myślę, że wiecie, że ciągle to gdzieś przypominamy. To, to jest po to, żeby to, te zasięgi także powodowały, że te treści, które prezentujemy będą docierały do jak najszerszej części ludzi, dlatego że chcemy jak najwierniej trzymać się nauczania kościoła.